Październik zrobił się piękny, ostatnie dni takiej pogody. Zaraz będą krótkie dnie, zaraz będzie trzeba używać dużo światła. Zobaczcie, co się stało z moimi reflektorami. W zeszłym roku je regenerowałem, zrobiłem o tym filmik, możecie go znaleźć na moim kanale, wrzucę w opisie też link do niego. Wszystko było fajnie, ale znowu zupełnie reflektory zmatowiały, no i trzeba będzie coś z tym zrobić. Na całe szczęście cały zestaw do regeneracji mam ze sobą i po prostu użyję go jeszcze raz. Różnica będzie taka, że tym razem kupiłem spray taki przezroczysty, którym pociągnę na koniec te reflektory. Mam nadzieję, że taka ochrona sprawdzi się lepiej niż ta pasta, którą miałem przy pierwszej regeneracji. Tak wygląda lampa po umyciu. Ponieważ to jest Pajero, to nie będę się specjalnie przejmował zabezpieczeniem tutaj okolicy. Po prostu postaram się nie powychodzić za daleko tą całą wkrętarką z papierem naokoło. Reszta to tak jak widzieliście w poprzednim filmie. Nawet udało mi się znaleźć instrukcję obsługi i całe oryginalne pudełko, w którym to kupiłem. Teraz powinienem pomoczyć te krążki w wodzie, ale oczywiście nie mam na to czasu, więc pozwolę sobie użyć po prostu wody bezpośrednio na krążek. To jest stan reflektora po użyciu wszystkich gradacji papieru ściernego i przetarciu ich trochę płynem do mycia szyb. Popracowałem jakieś 45 minut, zużyłem cały ten środek do polerki i możecie zobaczyć różnicę. Mam wrażenie, że jest wręcz spektakularna. No i teraz muszę zrobić to, czego nie zrobiłem poprzednim razem. Cześć, pora na kolejny dzień walki z tematem reflektorów. Dźwięk nagrywam ze środka samochodu, bo dzisiaj strasznie wieje i obawiam się, że jak wyjdę na zewnątrz, to po prostu nic nie będzie słychać. Więc jaka jest sytuacja? No widzieliście, ile się narobiłem, żeby te reflektory jakoś wyglądały. Natomiast spieprzyłem wszystko przy ostatniej akcji, czyli pomalowaniu, polakierowaniu tym lakierem bezbarwnym. Położył mi się bardzo nierówno z uwagi na to, że był wiatr. No i potem doszedłem do wniosku, że trzeba go ściągnąć. Zacząłem jeszcze raz polerować ten lakier. Okazało się, że on nie wysechł do końca, no i zrobiły mi się takie mazy i refleksy. W związku z tym wpadłem na pomysł, że po prostu muszę jeszcze raz to zrobić. W sensie jeszcze raz zczyścić reflektory. Zaraz się za to biorę, już nawet mi się nie chce tego nagrywać. Po prostu wiecie, jak to wygląda. Więc jeszcze raz czyszczę reflektory do zera i tym razem nie będę kładł już tego lakieru bezbarwnego. Wyposażyłem się w taką specjalną folię ochronną, ona się nazywa jakoś FPP czy coś takiego. Folia ochronna do reflektorów i spróbuję położyć po prostu tę folię. W międzyczasie na YouTubie zobaczę, jak to się robi. I tyle. Do boju. Tak jak widzicie, efekt nie jest oszałamiający, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby działało.
czyli ma chronić reflektor przed dalszym matowieniem, niszczeniem się. Jeśli chodzi o taki wygląd estetyczny, tutaj dużo mi przeszkadzało to, że jest jednak bardzo zimno na dworze i ta folia no, zupełnie nie pracowała, była strasznie sztywna, nieelastyczna, do tego stopnia, że gdzieś tylko tam mocniej ją naciągnąłem, to zostawały ślady. Więc wychodzę z założenia, że jest to zrobione tymczasowo, ma wytrzymać do momentu, kiedy będzie ładnie ciepło na dworze, kupię kolejny taki bryt tej folii, nałożę już wtedy ładnie, pobawię się trochę opalarką, żeby rzeczywiście ta folia popracowała, poukładała się tak jak powinna. Na razie do wiosny musi wystarczyć i tyle. Podsumowując koszty, no to za folię dałem coś koło 50 zł, wcześniej za ten zestaw, który już miałem do czyszczenia reflektorów, też coś koło 40 chyba, no i musiałem do tego dorzucić pastę tą lekko ścierną, bo mi się skończyła, no to tam chyba 10 czy 12 zł za nią zapłaciłem, więc taki koszt renowacji całkowity to jest 100 zł reflektorów. Jest to zdecydowanie mniej niż komplet nowy, które kosztują 500. Dlatego na razie będę się martwił na wiosnę, co dalej. Biorę się za jakieś fajne rzeczy teraz porządne do grzebania przy samochodzie. Na dzisiaj tyle, dzięki, do dalszego oglądania, cześć.